Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Star Wars The Old Republic, Last of Jedi, Consular. Słuchajcie, na początku już się odniosę do tego, co mówiłem w odcinku z Wiedźmina. Z tego względu, że może się wydarzyć, że to będzie jeden z ostatnich filmów w tym tygodniu i być może przez jakiś czas, z tego względu, że niestety zaczyna mnie chyba brać choroba, gardło mi trochę boli, będę się posiłkował herbatą jeszcze w tym odcinku. Nagrywam to w niedzielę tego samego dnia, co nagrałem odcinek z Wiedźmina, bo przez to, że była ta wcześniejsza przerwa, chcę, żeby chociaż trochę filmów się pojawiło, dlatego nagrywam je na zapas właśnie teraz. No i cóż, zobaczymy jak to wyjdzie, a ten odcinek zaczniemy nietypowo i z przerwami, z tego względu, że mam do poddawania się na Coruscant troszeczkę questów pobocznych. Zaczniemy od tego questa, gdzie musieliśmy odzyskać jakąś mapę tajnych przejść na Coruscant. Następnie ja zrobię cięcie, udam się do innego sektora i tam poddajemy resztę questów, a potem uciekamy z Coruscant i lecimy na jakąś inną planetę, na którą to jeszcze decyzję podejmiemy. Na razie chodźmy i pogadajmy z porucznikiem Dornem. You've been gone a while. I'm even working overtime. My commander's calling every 5 minutes, bugging me about those schematics. You get them from the Justicars? I believe this is what you wanted. Finally. Here's what I can pay you, plus a little extra for hazard duty. And can we keep this quiet? Hiring you to get this back makes the rest of us look bad. Those schematics could be very helpful. Be sure they aren't wasted. Well, my commander's real excited to see these secret passages, but we'll see if he actually follows through. Either way, you spared my team a massive headache, and probably even a few casualties. No dobra, tak więc to mamy zrobione, przy okazji byliśmy level. Tak więc, tak jak mówię, ja udaję się do innego sektora i widzimy się, kiedy już tam dolecę, żeby was po prostu tym nie zanudzać. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już praktycznie na miejscu do oddania kolejnego questa, tak więc w tym momencie cięcie przerwy i tak trwało ono 2 minuty i jednak dobrze, że wam tego oszczędziłem, bo nie wiem, o czym bym mógł opowiadać. Znaczy się, na pewno bym wam opowiedział o tym i opowiem wam o tym teraz przez chwilę, że generalnie przed chwilą, przed nagrywaniem tego odcinka, posłuchałem sobie drogi, z której się nie wraca, od Phonopolis. Nigdy tego wcześniej nie robiłem, przegapiłem jakoś wydanie właśnie tego opowiadania. I słuchajcie, jest naprawdę zajebiste, ale zaraz więcej o nim powiem, na razie oddajmy tego questa. Welcome back, my illustrious colleague. Tell me you've taken the seismic readings. There were some problems, but everything's fine now. Fantastic! I tell you, we're going to make history together. Quickly, please, let me examine the Burma seismic activity reader. What? It can't be. This indicates there is no unusual seismic activity at all. This means the planet won't be destroyed, right? Yes, I mean, of course. I'm just surprised. It's atypical for one of my theories to be wrong. This could reflect very poorly on my reputation. I suggest you take your compensation and keep quiet. I believe the reward is generous given the outcome. Now, if you'll excuse me, I have much to consider. Farewell. No właśnie, to było to zadanie odnośnie tego, że po prostu mieliśmy zbadać jakieś odczyty sejsmiczne, gdyż on podejrzewał, że rdzeń planety mógł zostać uszkodzony i przez to mogłoby dojść do po prostu zniszczenia całego Coruscant i z tego względu właśnie chciał on zbadać właśnie te odczyty. No i jeżeli coś było nie tak, no to oczywiście ewakuować Coruscant, TPTD, szukać jakichś możliwości rozwiązania tego problemu, to by mu przyniosło sławę. No niestety nie przyniesie, no ale cóż, mam kolejnego questa do oddania, tak więc oddajmy go. I have been waiting your return, biological. I feared for the fate of my lord. I heard his cries grow silent. Tell me that means you saved him. Tell me the great thermodraft lives on. I closed the valves. But it's a machine. It's not alive. That machine is more alive than we are, and now he will live on, thanks to you. The machines have given me many amazing gifts. Take this one. May it serve you as you have served thermodraft. You have my gratitude. I must return to my duties now. The great machines need me, and I am proud to serve. Glory to you, biological, and glory to the great machines. Oj, gość jest zdecydowanie zdrowo pierdolnięty. No ale cóż, dobra, bierzemy nagrodę.
I chyba stąd spadamy, nie mam tu już nic więcej do zrobienia, tak jest, dobra. Tak więc co, chyba możemy się już udać do naszego statku i uciekać właśnie z Coruscant. Szczerze nie wiem, gdzie to jest nawet zbytnio. Znaczy podejrzewam, że to będzie... Zobaczmy. Fajnie, dużo mi to mówi, że to jest na Coruscant. Chciałbym mapę Coruscant. Na razie mi tu pokazuje i to jest najgorsze. Coruscant 2. Dobra, nieważne. Wow, jaki zoom, kurde. W sumie w tą grę da się grać z pierwszej osoby. Tak jakby. No, w każdym razie, cholera, chyba znowu zrobimy cięcie. Bo nawet szczerze nie wiem, gdzie się mamy za bardzo udać. Albo może, już może starczy tego cięcia, będę musiał dużo dłużej nagrywać. To generalnie, tak jak mówiłem, posłuchałem drogi, z której się nie wraca. Jest to opowiadanie dosyć stare, chyba z 88 roku bodajże, Andrzeja Sapkowskiego. Tego, wiecie, tego co tam napisał do wtedy jeszcze nieistniejącej gry, ten, opowiadania, ale to tak, byty wy. To generalnie opowiada właśnie to opowiadanie o Wisennie i o Korinie w sumie. Tak jak dwie główne postacie, no i nie jest to oczywiście powiedziane wprost, ale są to... Znaczy, Visenna to jest na pewno matka Geralta. I to jest hashtag confirmed, 100% legit no scam. A generalnie Cori, no to prawdopodobnie ja jestem wręcz pewien, że to on jest ojcem Geralta. Co też było powiedziane w komiksach, właśnie Droga bez powrotu, tak się komiks nazywa. No i generalnie właśnie teraz będę polował na ten komiks. Widziałem, można spokojnie na Allegro za 25 zł kupić, tylko no nie za bardzo chcę wydawać 25 zł na komiks. Szczerze, dosyć stary też, który mi się stylistyką za bardzo nie podoba, ale chciałem zobaczyć, jak tam właśnie jest z historią. Jak to się dalej potoczyło, ponieważ z tego co wiem, tam są dalej pokazane wątki właśnie Visenny i Corina, niezbyt ciekawe. I też nie wiem, czy w tym... czy w kolejnym właśnie komiksie, który ma tytuł Zdrada, nie jest opisane to, jak to się stało, że Geralt poszedł na Wiedźmina. Na pewno jest opisane to, jak Geralt chyba trenował na Wiedźmina, jak przebiegała jego mutacja. Ale nie jest opisane właśnie, jak to się stało, że on w ogóle Wiedźminem został. To mnie właśnie zastanawia, wiecie, jak to się stało, że... Znaczy, to na pewno musiało być tak, że Visennie pomógł jakiś Wiedźmin. Ona musiała jeszcze nie wiedzieć, że jest w ciąży. Właśnie prawdopodobnie z Corinem. I generalnie musiał on zażądać od niej właśnie niespodzianki. Musiał skorzystać właśnie z prawa niespodzianki. Tak więc cóż, no... Znaczy podejrzewam, że tak musiało być, że tak powiem. Wątpię, żeby było, chociaż może byłoby inaczej. Nie wiem szczerze co... Nie jestem pewien, czy Sapkowski pisał do tego. Znaczy z tego co wiem, to jest autorzy tego komiksu wykorzystali niewykorzystane pomysły Andrzeja właśnie na kolejne opowiadanie i po prostu przelali je na komiks. Z tego co czytałem, tam jest dużo błędów w sensie geograficznych, politycznych, tego typu rzeczy, że generalnie nie można tego raczej traktować jako kanon, ale podejrzewam, że gdyby to lekko przerobić, szłoby to traktować jako kanon. I nie wiem czy wiecie, ale kiedyś się tak zdarzyło, że napisałem 34-stronicowego fanfika do Wiedźmina, który w sumie nigdy się nie zakończył. Nawet mi się podoba po czasie, jak do niego wróciłem, było to ze 2 lata temu, albo rok. No, być może wam go kiedyś pokażę, nie wiem, być może się kiedyś zabiorę, może w jakieś wakacje czy coś, żeby trochę popisać, go skończyć. Ale właśnie, żeby też trochę właśnie może łączyć wątki z niektórych opowiadań, właśnie na przykład chociażby tej drogi, z której się nie wraca, to by myślę było ciekawe, a na razie mamy jakąś animację i chyba zobaczymy nasz statek, tak jest. Co prawda, tak jak mówiłem, identyczne jak w Jedi Knight'cie, ale nawet spoko wygląda, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Mamy tutaj jeszcze jakichś inżynierów, którzy coś tam jeszcze działają przy nim. Tylko pytanie, czy będziemy mogli już na niego spokojnie wejść, czy ktoś tu na nas będzie czekał, czy tak po prostu tylko animacja, która miała nam ten statek zaprezentować. Tak chyba po prostu tylko, żeby nam go zaprezentować była ta animacja. Tak więc już chodźmy, wejdźmy do środka, no i oczywiście tutaj nic nowego nie zastaniemy zapewne. No ale cóż, trudno się mówi. Tak więc tak jak mówiłem, odlatujemy z Coruscant. Nie mam już tutaj za bardzo czego szukać, oczywiście pewnie tutaj trochę jeszcze zadań by się znalazło. Ale po pierwsze nie chce mi się ich robić, po drugie
Nie wiem, czy teraz się w ogóle nie skupimy tylko i wyłącznie na questach głównych, związanych z naszą klasą, żeby trochę pociągnąć wątek, a niekoniecznie robić wszystko, co się da na planetach. Zobaczymy jeszcze, wiecie, zobaczymy, jak bardzo mi się będzie chciało. Możecie też wyrazić swoją opinię w komentarzu, czemu nie. Tutaj mamy oczywiście o podróżach, bla bla bla, o myśliwcach, nieważne. I mamy nowego kompana, tego naszego droida pokładowego. My new master at last! I am C2N2, steward of this vessel. It is my extreme good fortune to serve you. I see you're programmed for protocol. Diplomacy is merely my subfunction. As a Jedi, you bear considerable responsibility. I will relieve you of lesser burdens. C2 series droids represent the latest advances in everything from starship technical maintenance to nutritional advice tailored for your specific organic needs. Welcome aboard this Corellian Defender-class light corvette. It was custom-built to offer a Jedi both first-rate combat performance and meditation amenities. Along with the usual accommodations, you'll find a secure captain's locker for storing valuables. Your bridge contains an ever-updating map of the galaxy. It's quite beautiful to look at. Priority alerts from the Republic Network are accessible at the Holonet console. Long-range communications are available via the Holo Terminal. And finally, the ship's intercom will inform your crew that you wish to meet. Do you have any questions, Master? Sounds like you're good at everything. Does that include combat? As you can see, I am not equipped for physical danger. My function is to maintain the starship as your home away from home. I am happy to assist you with any non-hazardous task, of course. I pride myself on the utmost attention to detail. What do you consider a non-hazardous task? I am programmed to modify other technology. I can also perform long-range surveillance and diplomacy. I'm quite useful, I assure you. Whenever you are ready to depart, consult the galaxy map on the bridge. The ship's computers will handle the rest. Tak więc, tak jak mówię, mam naszego droida pokładowego, naszego tego... W Wiedźminie to bym powiedział Major Domusa, a tu się jakoś to inaczej nazywa. Jakoś on inaczej się przedstawił, ale dobra, nieważne. Czyżbyśmy tutaj na mostku mieli Quaizena? Bardzo możliwe. Nie, aha, czyli tu mam pewnie jakieś zadanie. Jakiegoś flashpointa, dobrze myślę? Tak, Republic Command Field. Fleet. Także to sobie darujemy, a teraz musimy użyć naszego holoterminalu, tak więc chodźmy i zobaczmy. Calling Coruscant Spaceport Authority. Am I clear to depart? We've cleared the board for you, Master Jedi. Good flying. Aha, czyli musieliśmy się, że tak powiem, zameldować. No spoko, nie ma problemu. I tutaj czyżbyśmy mieli na tym statku dwa piętra? Tak, mieliśmy dwa piętra, czyli pewnie Quaizen tam się na dolniej, na niższym pokładzie schował. Tylko jak tam się schodziło? A, tutaj, okej, okay, dobra, już wszystko pamiętam. Tutaj jest Quaizen, dobrze myślę, tak, okej, okay, czyli na mostku będzie z nami ktoś inny. No spoko, ale dobra, chodźmy i pogadajmy z nim. Tras nuklesanym ognia, Brandenworsk, skupię tras Ordagorsk. Skocia Radmas, Osla, Zbytod, Tranis, Kuta Polua, Jarska, Pokryt. Tosza, Lutrzyk, Pagna, Siewier, Skars, Zadymu, Janor, Wojna. It's shameful such a thing happens in the Republic. Tosk, Tanga, Rastjak, Siewier, Skars, Zonkelis, Korra A, Skocia Radmas, Osla, Zbytod, Tranis, Kunda Folua, Jorska, Pokry. She never told me how you first ran across each other. Rab Oras, Tadjava, Kurkunsk A, Orfex, Vajo Braunar, Dokunsk K, Lohazer Mar, Frix, Tulama, Morta Vrapsak, Doska Skores, Shivir Skors, Navrasisi, Odor Dikja, Morta Vrapsa, Kretas. No okej, okay, czyli trochę się dowiedzieliśmy, jak oni się poznali, gdzieś on tam prowadził jakieś badania przy ruinach i on tam jakoś od nich jakieś medykamenty, ile dobrze zrozumiałem, brał? Coś takiego. W każdym razie tak, możemy albo...
podróżować na Taris albo na Nar Shaddaa. Zobaczymy, co tak naprawdę będzie miał niższy level. Zobaczmy, tu mamy Taris. Zobaczmy, czy tu jest pokazane, tu gdzieś powinno być pokazane, na jakie levele są te 16, 20. Zapewne Nar Shaddaa będzie na levele wyższe. Tak, 20, 24, tak więc zdecydowanie zaczynamy właśnie od Taris. Tam się udamy i tak jak mówiłem, zapewne będziemy cisnąć teraz główną fabułę, jeszcze zobaczymy. W każdym razie wykonujemy skok w nadświetlną, w sumie pierwszy raz w tej serii. No i idziemy do terminalu porozmawiać z kimś, z kim? Zapewne z Radą Jedi. The Council has sensed your arrival on Taris. An intriguing world. I've only heard rumors about some sort of terrible disaster. Centuries ago, Taris was like Coruscant, a vibrant city world. Then, a powerful Sith Lord destroyed the cities of Taris in a single day. They became dark, polluted swamplands. But the Republic has been restoring them, with the help of Master Sin Tyken. Master Tyken is an expert in this wilderness. We had received regular reports from him, but he has fallen silent. You think Master Tyken suffers from the same illness as Master Yuan Par? We fear so, yes. Master Tyken was working closely with his Padawan, Eris Varano, and also a captain in the Republic Expeditionary Forces, Captain Nellix. Eris and Captain Nellix are at the Republic base. They should be able to help find Master Tyken. We will see what can be done for Master Tyken. If Master Tyken is ill, shield him if possible, and try to learn more about this Plague Master. We will be waiting on your word. Good luck. No właśnie, tak więc będziemy musieli znaleźć jakiegoś tam mistrza Jedi. No to co, chyba nie ma co tego obciągać tak naprawdę. Opóźniać, Boże, czy... Nie wiem, czemu właśnie powiedziałem obciągać... O Boże, nie, kurwa, to źle... O Boże, chyba to wytnę. XD, dobra, nieważne, chodźmy i wyjdźmy na Taris. Musimy pogadać z kapitanem Nellixem, który jest jakimś tam pewnie głównodowodzącym, czy kimś takim, oraz także... Padawan albo padawanka tego mistrza, chyba nic jemu bądź jej się nie stało. Tak więc pewnie pomoże nam wytropić swojego mistrza. Być może zostanie naszym kompanem w sumie. No to by było ciekawe, zobaczymy. W każdym razie, czekam aż nam się Taris zaczyta, nie powinno to potrwać długo, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję, dziękuję, chociaż pewnie zaraz nas czeka jeszcze dłuższy loading, bo nam się wczyta tylko i wyłącznie hangar i być może część tylko Taris. Druga część jeszcze pozostała. I tak jak mówię, zapewne skupimy się na tylko i wyłącznie misjach głównych. Zrobimy oczywiście misje związane z samym Taris, mogą być one dosyć ciekawe. Ewentualnie jak się może natkniemy na ślady Revana, bo tutaj jakieś questy takie, wiecie, nawiązujące do Revana i do Knights of the Old Republic są, tak więc być może je też sobie wykonamy. Zobaczymy jeszcze, na pewno przyciśniemy teraz wątek główny, żeby po prostu właśnie ruszyć z tym wszystkim tutaj. Nie wiem szczerze, czy jest sens przyjmować te questy. Myślę, że mógłbym, także chodźmy, zobaczmy, o co chodzi i po prostu na bieżąco będę decydował, czy one mnie w ogóle w jakikolwiek sposób interesują, czy nie. Tak więc chodźmy i zobaczmy. Hold a moment, please. Strom. Scanning. Confirmed. It's her, all right. Welcome to Taris, Master Jedi. Apologies for the delay, but Governor Suresh requests your help with some security issues on the reconstruction project. You wouldn't need a Jedi's assistance for a simple security matter. I wouldn't call this one simple. Taris is substantially more hazardous than initial reports had suggested. The specifics aren't common knowledge off-world, but... But we're trying to rebuild a planet covered with toxic junk and diseased carnivorous monsters. And it ain't working. Governor Suresh has plans to alleviate some of these issues, but they require highly skilled individuals to carry out. Individuals like you. No dobra, to ma coś wspólnego z odbudową Taris, tak więc... No nic, zobaczmy. I'll be glad to pitch in. Terrific. The governor will want to go over the plans with you in detail. I'll let her know to expect you right away. Your help will make a big difference to the people here. Thanks. Good luck. Być może to zrobimy, musimy pogadać z jakąś tam gubernatorką planety zapewne, panią właśnie, zapewne też jakąś panią senatorką republiki, kimś generalnie ważnym w świecie politycznym. Jaki śmieszny, cóż,
No spoko. No i tutaj mamy także zapewne właśnie jest fabułę główną związaną z Taris, tak więc chodźmy i zobaczmy, na czym ona będzie polegać, na czym ten cały plot będzie polegać i co będziemy musieli zrobić. We've been waiting weeks, and those things are still swarming our property while you sorry excuses for defenders of the Republic sun yourself on the base. This is a military operation, sir. This planet hasn't been cleared for civilian occupancy. My brother didn't mean to be insulting, but for three centuries, our family has dreamt of reclaiming our place on Terrace, and now to be stopped by those things. It never looks good to see a Republic soldier refusing aid to one of his own. Not true, sir. Helping them not to get killed. That's aid, right? Terrace is our home. We're not gonna wait until the army takes its pick of the planet and then throws us the scraps. The Republic validated our records. But some outlaws set up a camp there. They've got security droids all around the perimeter. You need something dangerous cleared out first? It's not Rakghouls or anything. There's someone living there. Sentience. They've got security droids all around the perimeter. It's a war zone. We almost got killed entering our own property. The Republic will respond to all such claims of hostile non-indigenous life forms based on strategic value. It is wrong to risk lives for mere property. Jedi, I know that you are just kids when you leave to train, but isn't there anywhere that you miss? A place that you will always feel in your heart is home? Is there any way I could move you to help us? Your claim seems just. Great. They're all yours then. You find anything important, you can fill out a form at HQ. All we need is to get those blasted droids cleared out and find out who's controlling them. I can handle the rest. Okej, czyli oni chcą odzyskać jakąś swoją ziemię, która do nich należy, ale generalnie ktoś tam, jacyś naukowcy się tam osiedlili, mają jakieś droidy patrolujące całą okolicę i które nie pozwalają po prostu nikomu wejść, zapewne są też agresywne w stosunku właśnie do ludzi. Mam tutaj także trenera Jedi, z chęcią sobie zobaczę, bo trochę leveli nam się wbiło, ale niekoniecznie kupowałem jakiekolwiek umiejętności. No i sporo tutaj mamy i mamy także Spider's Piloting, tak więc dobrze by było w sumie speedera jakiegoś kupić, ale też zobaczymy. A tu mamy jakąś misję poboczną, tak więc chodźmy i zobaczmy. Hey, you're not a refugee and you're not an aid worker. Why are you here? I'm a Jedi. I go where I'm needed. Well, we needed you a week ago. First the scavengers attacked us, then the local troops forced us out of our homes. While one side's looting, the other's bombing. And we get to sit in a tent and hope. It's better to move you here than leave you on a battlefield. They didn't have to drag us out in the middle of the night like they did. They could have let us grab a few things. My mom's in shock, barely leaves our tent. The whole camp's just waiting to go back to the settlement, but the scavengers are still there, probably looting left and right. I could check out your home, see if it's still standing. Hey, did you say you're going to her house? Someone's going to the settlement? Get me my land speeder! My farming droids are still out there. Oh, and my sonic washer. Hey, Bada, get out here. Someone's making a trip. All of you, back off. We do this one at a time, or nobody gets anything. This could take a while. Are you still in? Just everyone can't talk at once. Okay, one at a time. You get one item, one portable item. Make it count. I want my digging tools. I don't know how long we'll be here, and if we're going to build or grow anything, we'll need them. All I hear all day is dumb boys fighting because there's nothing to do. I've got a box with 10 custom Pazok decks. Bring those. I got a micro generator in my toolbox. Bring the toolbox and we can plug in everything electric. I've spent years working on a novel in my spare time. It's on data file. I'm sure it won't have been stolen. And what I need is our Nadu seeds. Just a few packets would go a long way. It'd mean everything to my mother. Please, hurry. No dobra, tak więc ponownie musimy się udać do jakiejś osady i spróbować odzyskać jakieś tam cenne rzeczy, które ludzie po prostu zostawili, bo ich wojsko przeniosło stamtąd, żeby ich po prostu chronić tak naprawdę. I słuchajcie, jeśli chodzi o zadania poboczne, no właśnie, cholera. Nie wiem, wiecie co, chodźmy na razie do questa głównego, on się znajduje niewiele dalej i zaczniemy od tego, zobaczymy co tam się tutaj na tym Taris dzieje, a później ewentualnie
pogadamy z tą gubernatorką. Być może zrobimy to zadanie, być może nie, zobaczymy. Generalnie, no, tak trochę dziwnie się czuję, pomijając questy. Jakoś tak strasznie nieswojo, tak więc zobaczymy, czy w ogóle je będę pomijał. Być może skończy się na tym, że jednak nie, ale cóż, trudno się mówi. Tak czy jak, chodźmy tutaj. Czy tutaj już się zaczną jakieś rozmowy? Nie, czyli musimy podbiec i pogadać z panem kapitanem. Tak więc chodźmy, znajdźmy go i pogadajmy z nim jeszcze gdzieś. Boże, jakie to wielkie. Zobaczmy mapę. Okej, on jest gdzieś zaraz tutaj, na szczęście. We'd have noticed any unusual activity from Master Tyken, but the council says we... Ah, here she is. I'm Captain Nellix, Republic Expeditionary Forces. It's a pleasure to meet you. Pleasure's mine. My men will be glad there's another Jedi around. Master Tyken's been a big help. This has to be a mix-up. My master is a renowned Kalish scout. A truly gifted pathfinder. Padawan Aeris Varanel, at your service. I have to see your master, Aeris. If he's ill, only the Force can heal him. But that's what we don't understand. Master Tyken isn't ill at all. She's right. When the Council called, Master Tyken had just left with a research expedition. If he's gone rogue, it's news to us. I'd like to diagnose Master Tyken in person. Sure. The Council wouldn't send you if they didn't think their intel was good, right? Regardless, I'm sure Master Tyken will want to meet you. I'll try and reach him. Captain! Captain Nellix! We need backup! They're gone, sir! They're all gone! Captain! Can you read me? What the? That's the Expedition Guardsman, Sergeant Valoy. Where's Tyken? There must have been an accident. Those ruins are always shifting. Their transmission got out. The team might still be okay. I'll get a rescue team scrambled. No, damn. I'll never get them out there in time. Give me their location. Whatever happened, the Force will protect me. Then let's hope it can protect my men, too. Meantime, I'll put a team together. Here, take a copy of the expedition's map to guide you. Watch yourself. There's more than pollution in those swamps. Master Tyken's out in them too. I hope the Force is watching you both, for Terrace's sake. Dobra, czyli właśnie mamy jego padawankę. No i oni nie wierzą w to, że on generalnie może być chory, że generalnie no zdradził jakby, tak, oszalał właśnie przez tą chorobę. No ale tak musimy to zdiagnozować i najprawdopodobniej jednak właśnie oszalał, opętało go i zwrócił się przeciwko swoim ludziom z tej ekspedycji. Tak więc będziemy musieli udać się i tą ekspedycję odnaleźć. I naprawdę, słuchajcie, ciężko jest mi przejść obojętnie obok questów pobocznych. Tak więc chodźmy, pogadajmy z tą gubernatorką. To będzie ostatnia rzecz, jaką w tym odcinku zrobię. Jeżeli możecie, to napiszcie, czy chcecie, żebym robił questy poboczne, czy jednak skupił się na questach głównych. Wtedy być może po prostu łatwiej będzie mi te questy poboczne pomijać, bo szczerze nie mam serca, żeby to robić, autentycznie. Może mi się w końcu znudzi, ale na razie nie mam serca. Tak czy jak, chodźmy i pogadajmy z panią gubernator, bo jak dobrze pamiętam, to jest pani. I gdzie ona się jeszcze znajduje, to jest zajebiste pytanie. Gdzieś zapewne niżej? Nie. To gdzież to jest? Tutaj gdzieś pewnie wyżej w takim razie. Tak jest, dobra, tak więc chodźmy i pogadajmy z nią. I'm sure it would work if we had the manpower, but we don't. The numbers just aren't on our side. Success isn't in the numbers, Chief. We don't need more people, we need the right people. Surprising how much can be achieved by the right person in the right place. Ah, Master Jedi, welcome. I appreciate you hearing my request. I am Governor Suresh. Our goal on Terrace is straightforward. Rebuild everything the Sith destroyed, and remind the galaxy that the Republic never gives up. But resources are tight, and we have some serious challenges. Toxic chemical spills, scavenging pirates, and the wildlife. Rakghouls. One bad bite can turn you into a vicious monster just like them. There's thousands out there, maybe even millions. Where do these creatures come from? How did they get here? No one's totally sure. They were here before the Sith bombardment, and their numbers have only grown since then. The Rakghouls use tunnels buried in the ruins to attack by surprise and overwhelm our soldiers. Every work crew we send out is decimated. We came here to achieve the greatest reconstruction project in Republic history. Instead, the workers hide in this outpost like frightened children.
No more. With respect, it sounds like your men have good reason to be afraid. You're right, of course. That's why Chief Trigg has developed a plan. A suicidal plan? A bold plan to collapse the tunnels the Rat Ghouls are using to ambush our people. I know you're up for the task. Old ventilation shafts still connect a few hubs in the tunnel network to the surface. You drop explosives in enough of them, and the whole thing collapses. Don't you have soldiers here who could handle this job? Large groups of soldiers attract too many Rat Ghouls, just like the work crews. We need to keep this small. You have a reputation for overcoming impossible odds. Live up to that reputation. Help us transform Terrace into the future of the Republic. No dobra, tak więc myślę, że to zrobimy. Musimy zawalić tunele, którymi przemieszczają się właśnie Rat Ghule, które po prostu zabijają tutaj i mieszkańców, i żołnierzy, i generalnie mocno powstrzymują odbudowę Taris. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. Jeżeli kolejne odcinki się nie pojawią, no to wiedzcie, że jestem chory, być może nie będzie żadnego info, będzie tylko na Facebooku, zobaczę jeszcze. Tak czy siak w tym filmie to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.